11 lipca w kolejnym magazynie sportowym. Wita się z Państwem Michał Ostaficzuk, a dzisiaj rozpoczniemy od znakomitej informacji. Pływaczka z Pietrzkowa Wiktoria Guść zdobyła 5 złotych medali w Mistrzostwach Polski w pływaniu juniorów młodszych. Na te mistrzostwa nasza zawodniczka jechała jako pewniak i pretendentka do kilku medali. Ale nikt się nie spodziewał, że Wiktoria zgarnie tak naprawdę całą stawkę, a każdy start będzie ukończony najlepszym wynikiem i złotym medalem. Pierwszy złoty krążek pływaczka wywalczyła na dystansie 50 metrów stylem dowolnym. Byłam bardzo zszokowana i trochę zawiedziona, ponieważ zabrakło mi kilka setnych, żeby zejść poniżej 27 sekund na 50 metrów stylem dowolnym, ale byłam bardzo szczęśliwa. Pierwszy start Wiktorii podopiecznej trenerów Bartosza Olejarczyka i Rafała Żebiałowicza był zapowiedzią i motorem napędowym do tego, aby zdobywać kolejne medale. Wiktoria wskakiwała do wody i jako pierwsza z niej wychodziła, wchodząc wprost na pierwsze miejsce na podium. W Mistrzostwach Polski wystartowało 285 zawodniczek i 312 zawodników ze 148 klubów. Najlepsza indywidualnie była właśnie Wiktoria Guść. Zawody ukończyła z 5 złotymi medalami, wywalczonymi na każdym dystansie, w którym startowała. Tak, stawiali, że będzie na pewno jakiś medal i wiele osób stwierdziło, że zdobędę te 5 złot, chociaż czasami byłam zgłoszona na 400 dowolnym z czwartym czasem i to było takie troszeczkę stresujące, ale się udało jednak. Nasza pływaczka była bezkonkurencyjna na 50, 100, 200 i 400 metrów stylem dowolnym, bijąc przy okazji 4 rekordy życiowe. Ale jak mówi, to dopiero początek. Kolejne medale i rekordy Polski ma w planie. Chciałabym jeździć na wielomecze, które się odbywają właśnie w przyszłym sezonie. Będzie dużo wielomeczy, tak myślę. I za rok chciałabym pojechać na Mistrzostwa Europy Juniorów. Obecnie Wiktoria ma przerwę w stałych treningach, bowiem to czas wakacji, ale basenu nie omija. Codzienne pływanie to sposób na utrzymanie znakomitej formy. Piłkarze Polonii Piotrków rozpoczęli treningi przed zbliżającym się nowym sezonem w piotrkowskiej klasie okręgowej. Polonia w poprzednim sezonie zajęła drugie miejsce w lidze. Przez pewien czas miała nadzieję na baraże o czwartą ligę łódzką. To jest jednak temat już zamknięty. Budziliśmy się troszkę i mieliśmy taką nadzieję, że uda nam się zagrać w tym barażu. Wiadomo, że wszystko by pokazało, w jakiej bylibyśmy dyspozycji, czy byśmy awansowali, czy byśmy nie awansowali, ale tutaj w klubie wszyscy myśleli, że jednak to się rozstrzygnie pozytywnie i będą te baraże. Okazało się, że nie. No. Jednak widocznie byliśmy słabsi, nie należało nam się, nie zajęliśmy pierwszego miejsca, tak jak inni mówili, że które nie daje awansu, drugie nie dało nam awansu, więc przygotowujemy się dzisiaj do klasy okręgowej. Polonia Piotrków do rozpoczęcia rundy jesiennej w piotrkowskiej klasie okręgowej ma miesiąc i będzie to miesiąc bardzo intensywnej pracy. Obawiam się tylko, że to jest czas wakacji, że są wyjazdy, można wszystkiego nie spiąć, tak? Ale jest sporo sparingów, dojdą nowe twarze, na pewno ta rywalizacja w zespole się podniesie, będą uzupełnienia tej drużyny, więc myślę, że wszystko będzie pozytywnie. Mamy cel jasno przedstawiony, awans do czwartej ligi. No i będziemy starali się z tego zrealizować, tak? Oczywiście wszystko zależy od tego, jak zaczniemy, bo jeżeli stracimy punkty na początku, to później będzie ciężko gonić. No ale myślę, że jeżeli solidnie przepracujemy ten okres przygotowawczy, który jest krótki, bo trwa zaledwie miesiąc czasu, to jak najbardziej jest to realny cel. Jednym z najbardziej doświadczonych zawodników będzie bramkarz Filip Błażejewski. Polonia Piotrków ma w planach przynajmniej 7 meczów sparingowych, a pierwszy z nich rozegra 21 lipca z Włókniarzem Zelów. Natomiast w kolejnym magazynie sportowym powiemy m.in. o tym, że treningi wznowiły piłkarki ręczne Piotrkowi i szczypiorniści Piotrkowianina. Zapraszamy w najbliższą środę, 18 lipca.